Tutaj mam paczkę. Aha, bo ja, jeju. Także kolejny miś. Kolejny misiak. Wróciło chojowe szaleństwo. Bardzo się z tego powodu cieszę. I znowu będę musiała nazwać filmik oszalałam, ochojałam, zwariowałam. Zobaczcie. Dzień dobry drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zielony Listek. Z tej strony Paulina. Obok mnie znajdują się kartony z roślinami. Po mojej prawej stronie z kolei znajduje się pyszna kawka. Kochani, dzisiaj jestem w tak ogromnym biegu, po prostu wpadłam tutaj prosto z pracy. Z pracy pobiegam do paczkomatu, odbrałam dwie świeże przesyłki plus jedną, która dwie noce na mnie czekała w tym paczkomacie, a były tam rośliny. Przybiegłam tutaj do domu, trochę usiadłam no, pod oknem, żeby w miarę mnie było widać, natomiast musiałam trochę zasłonić tutaj właśnie zasłonę, bo strasznie mnie razi jeszcze słońce. Natomiast bardzo chciałam na piątek, bo dzisiaj mamy czwartek, bardzo chciałam na piątek nagrać dla was ten film właśnie, piątek, piątunio. Miało być się dzieje na stole, ale przesuwam to na kolejny tydzień. Potrzebuję trochę więcej czasu. No i moi drodzy, chciałabym przejść od razu bez zbędnego gadania do nowości. Mam dwie nowości z poprzedniego tygodnia, które już są rozpakowane, więc zaczniemy sobie od nich. Po pierwsze, chciałabym, abyście wiedzieli, że do mojej kolekcji hojowej, bo oczywiście głównie w sumie będą to same hoje, w tym hoje z bazarku od Dominiki z Rare Plant Depot, więc więc zostajcie ze mną do końca filmu, żebyśmy to razem wszystko odpakowali. Na początek chciałabym wam pokazać pierwszą piękność. Jak widzicie, jest to hoja obowata. Obowata zwykła, nie splash, nie ta amelia, nie ta z wariegacją. Spójrzcie, jaka jest ona cudowna. Taka właśnie matowa, o okrągłych listkach, z takim, wiecie co, niewielkim, standardowym dla hoi splashem. Mam nadzieję, że to będzie wszystko tu pięknie widać i też nasycicie oczy tym fajnym, zielonym, pięknym widokiem. O, słońce trochę zaszło i mogę normalnie spojrzeć w obiektyw, a nie tak ciągle mrużyć. Także moi drodzy, hoja obowatka to już była ukorzeniona w ziemi sadzonka. Ja ją oczywiście będę cięła, będę ją ukorzeniała. No i jak dla mnie robi ona niesamowity klimat z tymi właśnie okrągłymi, matowymi listkami. Bardzo mi się podobała już od jakiegoś czasu, może nawet od półtora roku, ale trafiła się okazja, słuchajcie. Okazja, bo niedużo za nią dałam, a jest już cała duża roślina. I kolejna nowość w mojej kolekcji, która jest tutaj razem z hoją Papa Shoni właśnie w kubeczku, w perlicie, w woreczku foliowym, by podbić temperaturę i wilgotność. O, żyje wszystko, ja bałam się, co tutaj zastanę. Kochani, razem z sadzonkami hoi Papa Shoni, którą dostałam od Marii, mojej patronki, pani, która wspiera mój kanał. Ja tą Papa Shoni niestety prawie ubiłam i zostały mi takie dwie sadzonki. Dwie albo trzy tutaj mam, to mam nadzieję, że odratuję i że mi zacznie rosnąć, ukorzeniam. W wakacje mi się przesuszyło kilka roślin. Natomiast tutaj jest takie maleństwo, te dwie mniejsze hojki, o, dokładnie tu, o, możecie zobaczyć hoję Engleriane. Hoja Engleriana dołączyła do mojej kolekcji. Od razu też chowam do tego woreczka i trafi ona do szklarenki Akerbar właśnie pod światło. Papa Shoni bardzo ładnie się tutaj trzyma. Englerianka troszeczkę gorzej, ale mam nadzieję, że też będzie dobrze. Widzicie, w takim zestawie można też sobie ukorzeniać hoje, te drobnolistne. Nie trzeba się tego bać, tych małych, drobnych listeczków. Trzeba po prostu dać odpowiednie warunki roślinkom. Słuchajcie, tutaj mam paczkę. Aha, bo ja, jeju, to miał być osobny unboxing. Zamówiłam paczkę z Moje Badyle. Jest to sklep internetowy. No właśnie, to najwyżej po prostu tymi wszystkimi hojami zajmiemy się w innym odcinku. Tu jest ta paczucha od Moje Badyle. Po stickerach takie, słuchajcie, mamy wypełnienie. I tutaj mi wyszło, mamy pierwszą roślinkę za cenę około 100 zł, tam z rabatem wyszło mi właśnie taka kwota za tą hoję.
I ojeju, widzę wąsy, długie wąsy. Zobaczmy. Ujacie. Moi drodzy, Hoja EPC961 z prowincji, z regionu Sabach. Jest przeogromna i jest przepiękna, zobaczcie. Jejku, ale się cieszę. To się naprawdę opłaca. I widziałam tą Hoję zarówno na roślinnych maluszkach, jak i na właśnie moich badylach. Hojka od słońca ma trochę przebarwień. Ona ogólnie lubi się wybarwiać tak na pomarańczowo, czerwono. To są akurat tutaj poparzenia słoneczne. W końcu mogę zobaczyć, jak wygląda Hoja EPC-967 Sabach właśnie w takim większym rozmiarze na żywo, bo mi się ta hojka bardzo podobała. Mamy tutaj trzy pędy. Na roślinnych maluszkach jest też dodatkowo do tej hoi wrzucona Hoja Clemenciorum Dark, nad którą też się bardzo, bardzo mocno zastanawiam, bo jest to podobnej wielkości sadzonka. Więc moi drodzy, EPC-967 z Sabach. Spójrzcie, no jest do schrupania. Będziemy oczywiście w jednym z kolejnych odcinków przesadzać. Pędy niestety, te pędy tutaj, te czubki pędów są zasuszone. Nie jest to aktywnie rosnąca hoja. Mały smuteczek, ale już gdzieś tam odbijają. No wiecie, hojka była dostarczana do sklepu od ogrodnika. Może najpierw od jakiegoś dystrybutora. Wiecie, droga może być roślin różna, od ogrodnika do dystrybutora, od dystrybutora do sklepu i jeszcze ze sklepu do odbiorcy finalnego, więc moi drodzy, jeżeli chodzi o szkodniki, no to tutaj nie ma generalnie sklep Moje Badyle, jest taki dosyć polecany, co mi tam znowu buczy. Gdybym coś zauważyła, no to dam Wam oczywiście znać, natomiast na tą chwilę sadzonka jest przepiękna. Hoja jest niesamowita, mam nadzieję, że jej nie ubiję. Jest w podłożu ziemnym, więc na pewno będzie rosła w podłożu ziemnym, w świetle dziennym, to na pewno. Natomiast też coś tam jej przytnę, utnę, coś tam postaram się ukorzenić. Zobaczę jeszcze, co z tamtym moim liściem. Hoja, jeszcze raz, EPC-967 Sabach z Moje Badyle, hoja numer 1. Uważam, że to naprawdę super okazja. Jeszcze zajrzę tam do roślinnych maluszków właśnie po tą Clemenciorum, czy jeszcze jest. Bo jak ta Clemenciorum będzie w tak, wiecie, ładna jak ta, no to i duża, to chętnie się uśmiechnę też do niej. A tutaj mamy właśnie hoję, już Wam pokazuję, maluszka tym razem. Mam nadzieję, że czujecie tą radość, mój entuzjazm, który w końcu mi wrócił i że się cieszycie razem ze mną właśnie z tych zakupów. Słuchajcie, ogólnie w internetach, czy to na Allegro, czy w sklepach roślinnych, w większości sklepów roślinnych pojawiła się hoja kalistofyla, zobaczcie. Jest to hojka w postaci takiego maluszka ukorzenionego. Postanowiłam sobie też spróbować z tą kalistofylą. Ona ma taki trawiasto-zielony kolor, piękny i śmieszne takie nerwy na blaszce liściowej, ciemniejsze, takie bardzo wyraźnie wyrysowane geometrycznie. No i mam nadzieję, że sobie ją gdzieś tam w zachodnim oknie upchnę gdzieś na półeczce tej wiszącej i będzie sobie rosła. Bardzo ciekawa hojka. Myślę, że będzie jej u mnie dobrze. Też będzie rosła u mnie w bigosie ziemnym, tak jak ta Sabach. Pierwsza paczka trochę niespodziankowa, bo ja już zapomniałam, że ja czekam na tą paczkę. Od Moje Badyle jest odpakowana, będzie odcinek hojowy z przesadzaniem. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać równie bardzo jak ja. I przechodzimy do kolejnej paczki, zostały nam jeszcze dwie, od prywatnych kolekcjonerów. I tutaj będzie duża paczka. Tu będzie duża paczka i to będzie ta, która czekała na mnie, kochani, w paczkomacie przez, żeby Was nie skłamać. No dwie noce czekała, ale ja naprawdę raz zapomniałam odebrać. Jeszcze miałam angielski, uczyłam przez godzinę po południu i po tym angielskim jeszcze. Pojechaliśmy do akwaparku z dziećmi i tak się zeszło, że wróciliśmy o 19 do domu i też wiecie, jak woda wyciąga. I ja nie miałam po prostu siły tego iść odebrać. O, jak to jest pięknie zapakowane, zobaczcie. Pani się bardzo postarała. Mamy tutaj naklejeczkę thank you, żółty papier, wypełnienia.
i piękności. Ojejku, patrzcie, co zamówiłam. Hoja, polineura albo marginata. Co się stało z moją hoją polineurą, tą z zielonego parapetu, dużą sadzonką? Niestety, ubiłam. Niestety, ubita jest przeze mnie. Cięłam ją. Zapomniałam, że ją pocięłam. Pojechałam na działkę. Sadzonki zostały przez tydzień uschły, zżółkły. Nie dało się już ich ukorzenić. Nie róbcie tak jak ja. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Natomiast to skłoniło mnie do tego, aby kupić sobie hoję, polineurę albo marginatę. Słuchajcie, rosnącą. Spójrzcie, jaki uroczy tutaj już jest pęd nowy. Ta hoja za taką sadzonkę no, sięgała nawet ceny 300 zł, jeszcze w zeszłym roku 150 zł do 300 sobie kolekcjonerzy wołali. Ja tą sadzonkę kupiłam za 40 już rosnącą, więc fajna okazja. Powiem Wam, że teraz wiatr się zerwał okropny i jakoś mnie chyba lepiej widać. Nie wiem, czy światło się zmieniło, czy jak, ale musiałam sobie zrobić małą przerwę i spójrzcie, znalazłam taką akurat doniczkę piękną, w której rósł mój filodendron, nie Kolumbia, SP, Kolumbia chyba. Niestety on mi padł i do tej doniczki, jak znalazł, trafi przepiękna hoja. No nie mogę się po prostu napatrzeć, muszę Wam ją jeszcze raz pokazać. EPC-961 z Sabach, cudowna, cudowna zieleń, taka optymistyczna, fajne unerwienie. Mam wrażenie, że teraz jest troszkę lepsze światło do pokazywania Wam teraz, czy mi się nagrała tamta część dobrze. Mam nadzieję, że tak, że nie będę musiała robić powtórki, bo tam wszystko było, wiecie, tak na, kochani, naturalnie. A tutaj jeszcze Wam pokażę w tym pięknym świetle nowe cacuszko, czyli hojka polineura albo marginata rosnąca, która czekała 2 dni w paczkomacie, żebym ją odebrała. Dobra. Kolejna porcja hoi czeka tutaj, a będzie ich kilka. Dobra, mam nożyczki. Będzie ich, kochani, kilka. To na pewno losujemy. O, tego byłam szalenie ciekawa, moi drodzy. Żebyście Wy już to widzieli. Muszę, słuchajcie, z tych puszków to poobierać. Ach, tu jest spędzik. Dobra. Ona do mnie przyszła w mchu. Jejku, kolejny miś w hojowej kolekcji. Zobaczcie, czy Wy to widzicie. Prezentuję Wam Waszej uwadze przepiękną sadzonkę hoi Verstegii. Anyway, Verstegii. Dla mnie to będzie Verstegii. Mówię totalnie spolszczoną wymową. Kochani, hoja ta ma malutkie włoski na blaszce liściowej tutaj od góry, a od spodu jest tak misiowata jak hoja Villosa Caodang Wietnam. Także kolejny miś, kolejny misiak. Posiada ona niesamowicie pofalowane brzegi, taką atłasową, wytrawną zieleń na tej blaszce. Bardzo ciekawa hojka. Długi pędzior, zobaczcie. Będę ją chyba musiała ukorzenić. Ona prawdopodobnie jest cięta, więc też wygląda bardzo dobrze. Nic tu nie pożółkło, hojka żyje, wiecie, niby 2 noce, ale to były ciepłe noce. Pięknie się błyszczy. Hoja Verstegii w kolekcji u Pauliny. Wróciło hojowe szaleństwo. Bardzo się z tego powodu cieszę. Trochę roślinnej radości. Dajcie znać, czy macie tą hojkę w swojej kolekcji, czy w ogóle na jesień teraz ostatnio kupujecie hojki, bo mnie zazwyczaj na nowe bierze właśnie jesienią. Jesienią rok temu albo 1,5 roku temu właśnie wzięło mnie na taką hojozę. Mi się wtedy zaczęło, później jeszcze wiosną kontynuowałam. Tutaj mamy, moi drodzy, jest to, moi drodzy, hoja PNG SV441, która posiada piękne, błyszczące liście. O, takie, też kolor ciemnej zieleni. Jest to ukorzeniona sadzonka rosnąca z takimi listkami. Słuchajcie, ja tą hoję kupiłam za 25 zł. Czy za 20, jak właśnie ta pani
na Facebooku wystawiła, no to mówię, kurczę, taka sadzonka za 2,5 dyszki, muszę ją mieć i też ją kupiłam z jeszcze kolejną sadzonką. A nie, przepraszam, podobna do tej SV441, ale to jest Mount Tozer. Mount Tozer, Hoya Mount Tozer. Mount Tozer. Coś takiego. Podobna do PNG, ale faktycznie te liski coś mi nie pasowało. Bardzo błyszczące i właśnie ten błysk na tym liściu spowodował, że kupiłam tą chojkę. I ona mi się też na grupach kiedyś przewijała. Dobrze, że jest podpisana, widzicie? Czasem łatwo jest pomylić. Przewijała mi się na grupach, przewijała i gdzieś mi się zawsze marzyła, ale wiecie, te sadzonki chodziły po 8 dych. O, jakie ładne korzonki. Spójrzcie. Ten Mount Tozer chodził po 8 dych i tak dalej, a tutaj za 25 ukorzeniony bosko. Jak dla mnie może też rosnąć w ziemi, bo ja uprawiam rośliny zarówno w ziemi, jak i w hydro. Kochani, jak wiecie, ja sobie właśnie 1,5 roku temu jesienią, jak mnie ten hojowy szał ogarnął, kupiłam sobie hoję, była to hoja Nicholsonia New Guinea Ghost, która pięknie mi się ukorzeniła, której losy śledziliśmy na kanale przez te 1,5 roku. Wyrosła mi do ogromnej, pięknej hoi na tej podporze z domowych kwietników, na tym kole, ale niestety zmarzła mi zimą. I też właśnie przy nadchodzącym tym sezonie zimowym bardzo uważajcie na swoje hoje, zwłaszcza w hydroponice. Hojka mi zmarzła, nie odratowałam jej. Kilka sadzonek powędrowało właśnie do patronów, do Kasi, do Eweliny. Ta hoja wam rośnie. Także macie dzieci mojej hoi, a ja postanowiłam odkupić jedną, choć Ewelinka właśnie z kanału Ewelina i jej dżungla już mi zapowiadała, że jak jej dziecko od mojej hoi podrośnie, to mi znowu wyśle szczepkę. I to jest właśnie piękne w tym roślinnym świecie, w ludziach, którzy kochają rośliny, że słuchajcie, tak się razem trzymamy i sobie pomagamy. Póki co mam taką sadzonkę, jest to sadzonka z tego co widzę też ukorzeniona, rosnąca. Podwójna, bo tutaj też dzieciątko podjęło wzrost, także bardzo miło. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym razem będzie w podłożu ziemnym. Może kiedyś ciachnę i też zacznę w hydroponice. Hoja Nicholsonia New Guinea Ghost to jest przepiękna hoja, taka srebrna. Na południowym parapecie lub południowo-wschodnim potrafi się cudownie wybarwić na różowo. No i to był gigant, to była moja duma, którą straciłam, ale też tak w tym świecie roślinnym bywa, że czasami musimy się pożegnać chcąc nie chcąc z tymi roślinami, stanie się jakiś wypadek, przyjdzie szkodnik, jedno małe niedopatrzenie i tracimy roślinę. Choć próbowałam ją ratować, pocięłam ją za późno, już się nie dało. Była zbyt, wiecie, taka papierowa niestety. Przeoczyłam ten moment na cięcie. Myślę, że do tej historii jeszcze kiedyś wrócimy. Natomiast hoja Nicholsonia New Guinea Ghost, piękna sadzoneczka, dołączyła z powrotem do mojej kolekcji. I tutaj właśnie ta druga hojka za 25 czy 20 zł to jest ta SVPNG 441, którą zamawiałam w preorderze u Mateusza. I ona jest też rosnąca. PNG 441. I jak widzicie, różni się od Mount Tozer tym, że ma jednak dłuższe te liście. Kształt liścia jest inny, widzicie? Jak się dobrze nie pamięta, to można się pomylić, ale różnica jest naprawdę duża. To jest PNG 441, ta jest Mount Tozer. No i ogólnie ciemne blaszki hoi, takie błyszczące, też no błyszczą mi się oczy, jak widzę właśnie takie hojki. Wyobrażam sobie, wiecie, jak myję je tym olejkiem nim, tym mydłem potasowym i jak takie piękne, duże na podporze, wiecie, kaskady tych liści gdzieś tam cieszą moje oko, no to tak jakoś taką słabość mam ostatnio do tych hojek. No jest to cudowne, że one rosną i że przetrwały te dwie noce w paczkomacie. No i teraz po prostu tak, kochani, wyszło, że ta paczka z Rare Plant Depot od Dominiki jest ostatnia. Wygląda tak, kartonik. Kto ogląda Sebastiana z mojego zielonego świata, to też na pewno zna Dominikę. Na moim kanale były też wcześniej dwa unboxingi, chyba walentynkowy i jeszcze jeden właśnie z tego sklepu,
Ja akurat kupuję u Dominiki na bazarkach. I tak, kupowałam właśnie, albo na początku roku mnie wzięło, bo to były walentynki, tak, taki bazarek walentynkowy. Później się jeszcze skusiłam na kilka takich kolekcjonerskich stand-up susów. Kto tam oglądał, śledził mój kanał, to wie, kto nie, to zapraszam do nadrobienia. Na playliście z unboxingami macie na pewno tam wrzucone te filmy. Natomiast od Dominiki dzisiaj przyszły mi kolejne dwie hoje. Jak zliczę te hojki do opisu filmu i na miniaturę, to ciekawe, ile ich wyjdzie. I znowu będę musiała nazwać filmik oszalałam, ohojałam, zwariowałam. Zobaczcie, pięknie zapakowane już też styropianowo. Ten zestaw mi się też przyda do wysyłek. Oczywiście kulka silikonowa w środku. Miło. Zobaczcie, tutaj mamy roślinki zapakowane dodatkowo w folię termiczną. No i ja sobie delikatnie tutaj nogę na nogę już założyłam. Ach, bo troszkę za bardzo jestem dzisiaj w pędzie, w takim, wiecie, pośpiechu. I już też mam te rośliny odpakowane i też już ze mnie schodzi, że jest, że wiecie, roślinki zaraz podleję. Odcinek Wam wieczorem będę montowała, też dzisiaj też mam, też będę uczyć angielskiego na godzinę, później wracam i będę montować dla Was film. Człowiek nawet, powiem Wam, jak czasem nie chce robić takich dłuższych przerw, to i tak one się gdzieś pojawiają. O, jakie piękności, wow. Spójrzcie, mamy pierwszą sadzonkę, rosnącą już nawet, chyba tak. Albo po prostu takie piękne korzonki są tu wypuszczone. Spójrzcie, jakie to jest cudo. To jest hoja Karnosanowa Ghost. Taka bardzo, bardzo srebrna. Przepiękna sadzoneczka. Zapakowana właśnie w mchu. Spójrzcie, jakie to cudo jest. Jak się rozrośnie i takich liści będzie więcej, no to będzie naprawdę cudownie. Bardzo mi się podoba. Akurat Dominika mi znalazła drugą sadzonkę, bo już ktoś tą pierwszą sobie zaklepał. Ale piękna. To jest hoja Bahoy. Jeżeli się mylę, to zobaczycie tu poprawną nazwę. Ja te hojki będę tutaj podpisywać, no ale spójrzcie, jakie to jest piękne. Liść jest gruby, też taka fajna zieleń. Splash. Ja sobie wyobrażam już całą podporę porośniętą w tej hoi na parapecie. Spód liści jest równie ciekawy. Zobaczcie, taki bordowo-purpurowy nerw idzie przez środek i te mniejsze. Piękna hoja. Splash jest cudowny, kolor jest cudowny. Listek jest znowu taki trochę bardziej matowy, moi drodzy. Nie wiem, ile tych hojek było. Zaraz będę je liczyła. Będziemy się nimi zajmować w kolejnym odcinku z przesadzaniem. W kolejnym odcinku siedzie je na stole również na pewno. Będę nagrywała go w weekend już, na piątek. Także kochani, bardzo Wam chcę podziękować. Nie będziemy przedłużać, bo już też no, dobrych kilkanaście minut tego filmu wyjdzie z nagranego materiału. Bardzo Wam chcę podziękować za uwagę, za obejrzenie filmu dłużej, bo to jest tak, że właśnie jeżeli... Bo to jest tak właśnie, że jeżeli oglądacie filmy do końca przez cały czas, nie wyłączacie ich, to ten film jest tak lepiej, wiecie, promowany na tym YouTubie, że właśnie chętniej go widzowie oglądają i to jest bardzo miłe. Mam nadzieję, że dacie łapkę w górę, że podzielacie ze mną tą radość, ten entuzjazm do roślin w końcu na nowo i dajcie znać w komentarzach, co ostatnio kupiliście i czy Wam się podobają te hoje i czy macie którąś z nich, którą ja dzisiaj zakupiłam, jakie macie z nimi doświadczenia. Liczę na Wasze komentarze, każdy czytam, na każdy odpowiadam. A teraz z tego miejsca pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.